Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dzień teraz krótki, już ciemno. Witamy Was na kolejnym webinarium z cyklu Jak systemowo murować z materiałów Itong Silka Multipor. Dziś po krótkiej, czy może trochę dłuższej przerwie nadajemy z naszego centrum szkoleniowego w Miliczu. Jak zawsze na początku spytam Was, czy dobrze nas słychać, czy wszystko ok. Nadajemy w stałym składzie. Ja nazywam się Wojciech Łasut, jestem dyrektorem technicznego wsparcia sprzedaży, będę moderatorem tego dzisiejszego spotkania. Ze mną jest firma Webinaria 24, jest z nami nasz specjalista na czacie Wojtek Rogala, są nasi doradcy serwisowi Dominik, Przemek oraz Grzegorz. Tematem dzisiejszego spotkania jest, jak prawidłowo wykonać narożniki i strefy podokienne w murach z betonu komórkowego. Chcemy o tym Państwu dzisiaj powiedzieć. Temat generalnie bardzo istotny, żeby nasze budynki stały, że tak powiem, trwale, bez żadnych zarysowań. O tym chcemy dzisiaj powiedzieć, o tym mamy sporo materiałów czy sporo zaleceń w naszych zeszytach technicznych i poradnikach, a dzisiaj chcemy Wam to pokazać. Tradycyjnie zaczniemy od prezentacji. Ja za chwilkę udam się na prezentację, a potem przejdziemy do części praktycznej. Dzisiaj też śmieję się, uśmiechu nie widzicie. Nowa sytuacja zmusiła nas do tego, że występujemy zgodnie z zasadami, które obowiązują, czyli zachowujemy odpowiedni dystans oraz jesteśmy tutaj bezpiecznie przygotowani do tego, żeby to dzisiejsze webinarium zrobić. Także panowie, przygotowujecie się w tej chwili, macie chwilę przerwy, aż ja poprowadzę prezentację. Zachęcam do zadawania pytań w trakcie webinarium. Oczywiście dla aktywnych uczestników przewidziane są nagrody, jak to zwykle bywa na naszych webinariach. A ja teraz zająłem sobie wygodne miejsce przed naszą prezentacją. Mam nadzieję, że nas słyszycie. Potwierdza Wojtek, słyszą wszyscy, jakie mamy opinie na czacie? Jesteśmy słyszalni? Tak, Państwo mówią, że słychać bardzo dobrze. Super, a więc tak jak powiedziałem, dzisiaj jak prawidłowo wykonać narożniki i strefy podokienne w ścianach z betonu komórkowego. Podczas szkolenia będziemy chcieli powiedzieć Wam między innymi, jakie produkty zwiększające efektywność budowy wprowadziliśmy do naszej oferty w tym roku, które miejsca w murze są najbardziej narażone na zarysowania, jakie są sposoby na dozbrajanie muru, jak prawidłowo dozbroić strefy podokienne, jak prawidłowo wykonać narożniki w murze. Zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, no chciałem się pochwalić albo podkreślić też, że w tym roku marka Itong obchodziła swoje 25-lecie, istnieje na naszym rynku. Zaczynaliśmy 25 lat temu, dokładnie w Ostrołęce, a w tym roku z okazji jubileuszu wprowadzamy, że tak powiem, produkty do efektywnej budowy oraz nowe produkty, o których za chwilę. A sama efektywna budowa, no to mamy nasze znane i nowe określenia tej budowy, czyli energooszczędność, szybka budowa, mniejszy wysiłek pracowników, wygoda pracy, mniej ludzi na budowie, eliminacja błędów, projektując obiekty w technologii BIM. No a w efekcie tego wszystkiego dochodzimy do niższych kosztów samej budowy. Wracając do naszych produktów, 25 lat temu zaczynaliśmy od bloczka drobnowymiarowego, który umożliwiał murowanie na cienkiej spoinie, miał uchwyty montażowe i pióra wpusty. I w dalszym ciągu ten bloczek rozwijaliśmy. W kolejnych latach był bloczek Itong Energo, potem Energo Plus. A teraz w przyszłym roku wprowadzamy do oferty Itong Energo Ultra Plus. Zgodnie ze zmieniającymi się warunkami technicznymi również próbujemy tutaj, czy walczymy o to, czy robimy wszystko, żeby nasze bloczki spełniały odpowiednie warunki techniczne. W tym roku wprowadziliśmy też do oferty całkowitą nowość, bloczki Itong Jumbo w grubości 36,5 oraz 24 cm o wysokości 60 cm, które zastępują nam dwa bloczki drobnowymiarowe. System bardzo dobrze się przyjął i mamy teraz bardzo dużo realizacji w tym dużym wymiarze. Ale dla tych, którzy chcą jeszcze szybciej, wprowadziliśmy również do oferty panele Itong Panel SWE do ekspresowego montażu ścian konstrukcyjnych w budynkach mieszkaniowych. Patrząc na to, jak zmieniały się warunki techniczne i parametry w ostatnich latach,
Takie małe podsumowanie czy przypomnienie. W roku 2014 obowiązywał współczynnik U poniżej 20, mniejszy równy 0,25. Mieliśmy w ofercie bloczki Itong Energo 36,5 o wytrzymałości 2 MPa. Następna zmiana, jaka nastąpiła w roku 2017, spowodowała, że w wymogach technicznych pojawił się bloczek, który musiał spełniać warunek U mniejsze równe 0,23. Wprowadziliśmy wtedy Itong Energo Plus 36,5 o wytrzymałości 2 MPa. W 2021 roku zmieniają się po raz kolejny warunki techniczne, narzucając nam wartość współczynnika U mniejszą lub równą 0,20. I na tą okazję pracowaliśmy, żeby przygotować nowy nasz produkt pod tytułem Itong Energo Ultra Plus, m.in. w grubości 36,5 cm, który będzie miał wytrzymałość aż 2,2 MPa. Czyli tutaj właściwie polepszyliśmy energooszczędność tego bloczka o ponad 13% i zwiększyliśmy wytrzymałość o 10%. Jeżeli popatrzymy sobie na ten nasz nowy produkt Itong Energo Ultra Plus, no to przy grubości ściany zaledwie 36,5 cm spełniamy odpowiedni warunek techniczny. Mamy trwałą, niepalną powierzchnię elewacji. Elewacja jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, korozję biologiczną czy gryzonie. Mamy niższe koszty i czas budowy. Jest to optymalne rozwiązanie zimą i doskonałe rozwiązanie latem. Patrząc na warunki czy na same parametry tego bloczka, dalej jest to bloczek profilowany na pióro i wpół z uchwytem montażowym. Tak jak powiedziałem, o zwiększonej wytrzymałości 2,2 MPa, lambda 0,072, współczynnik przenikania ciepła przy grubości 36,5 równy 0,20, a przy grubości 48 cm równy 0,15, czyli właściwie tyle, ile wcześniej ogólnikowo mówiło się, że taki parametr osiągały budynki pasywne. Gęstość objętościowa 300 kg plus minus 25 kg na metr sześcienny. Efektywna budowa to oczywiście produkty, ale to też mniej ludzi na budowie. Zdjęcie po prawej stronie pokazuje, że w przypadku dużych bloków Itong Jumbo buduje czy montuje te bloki dwóch pracowników i dodatkowo mini żuraw. W przypadku tradycyjnych technologii potrzebne jest aż trzech pracowników. Żeby mieć odpowiedni sprzęt, w tym roku też wprowadziliśmy całkowicie nowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o umaszynowienie, wprowadzamy na rynek nowy mini żuraw o nazwie Spider, który umożliwia nam murowanie i montaż elementów wielkogabarytowych również w budownictwie podstropowym. To jest też całkowita nowość na rynku. Tak jak powiedziałem, jeżeli wprowadzając te nowe produkty, wprowadziliśmy również płyty Itong Panel SWE. To jest totalnie ekspresowy system, który umożliwia dwóm ludziom przy pomocy dźwigu montaż nawet 150 m2 ścian. Olbrzymie tempo budowy, to są projekty przygotowane już w BIM-ie, dokładnie płyty podobierane zgodnie z planami montażowymi. Praktycznie układa się to bardzo szybko i bardzo efektywnie. Ale efektywna budowa to nie tylko szybkość i nie tylko mniej ludzi na budowie, ale też dbałość o detale projektowe i wykonawcze, czyli o to, żeby budynek był solidnie i porządnie wykonany. I teraz, jeżeli popatrzymy na te detale konstrukcyjne, wyłaniają się tu dwie strefy odpowiedzialności. Jest odpowiedzialność projektanta, który powinien być odpowiedzialny za sprawdzenie stanów granicznych, właściwe rozpoznanie podłoża gruntowego, właściwy dobór posadowienia, powinien też uwzględniać ugięcia stropów. Ale jest też odpowiedzialność wykonawcy łączna z odpowiedzialnością projektanta i tu właśnie pojawia się nasz temat zabezpieczenie muru w miejscach koncentracji naprężeń. Tudzież właściwe stosowanie i mieszanie różnych materiałów na obiektach, czy też uwzględnianie naprężeń termicznych. No i mamy takie różne sytuacje niebezpieczne, jak na tym zdjęciu, gdzie kłania się właśnie zabezpieczenie muru w miejscach koncentracji naprężeń. Jakie mogą być na przykład przyczyny takiego zarysowania? No więc zbyt sztywne ułożenie deskowania połączone z intensywnym nawilżeniem lub opadem deszczu. Jeżeli strop jest lany i mamy właśnie bardzo sztywno ułożone deskowanie i te deskowanie jeszcze jest wykonane ze zwykłych desek czasami, no to drzewo pod wpływem wilgoci będzie się rozprężało i może spowodować tego typu zarysowanie ściany,
Może ktoś sobie nawet nie zdawać sprawy, no ale drzewo kiedyś było stosowane do tego, żeby powodować rozkruszenie się nawet skał w bardzo dawnych czasach. Także to jest jedna z przyczyn takiego zarysowania. Inne? Naprężenia termiczne nieocieplonego elementu żelbetowego, czyli załóżmy, że wylaliśmy sobie tutaj strop żelbetowy i teraz oczywiście go schładzamy, polewamy wodą, ale działa na niego temperatura w zależności od okresu, w którym to było robione, to też ma wpływ na tą reologię całego betonu i on może się lekko kurczyć czy lekko rozchodzić i tu może dojść do tego typu zarysowania. Tudzież skurcz od wysychania przy masywnym monolitycznym stropie, no to jest właśnie to, o czym mówię. Również podobne sytuacje mogą być przy bardzo dużych monolitycznych wylanych nadprożach żelbetowych. Jesteśmy na kolejnym slajdzie pokazującym właśnie miejsca koncentracji naprężeń w strefie podokiennej. Właśnie tu mamy zdjęcie po lewej stronie, gdzie widać tego typu mikrorysy, które mogą się pojawić potem na tynku, szczególnie łatwo są widoczne, jeżeli ściana jest wyprawiona gładzią gipsową. Na zdjęciu po prawej stronie jest to trochę mniej widoczne. Możliwe przyczyny, no to właśnie różnica naprężeń pomiędzy obciążonym filarkiem, a nieobciążoną strefą podokienną. Gdzie jeszcze mogą być tego typu przyczyny, czy pozostałe miejsca, w których stosowane jest zbrojenie? No na przykład ściany wypełniające, czy miejsca, w których nie jest możliwe zachowanie przesunięcia spoin pomiędzy kolejnymi warstwami. Na przykład tutaj, jak na zdjęciu mamy ścianę po łuku, przesunięcia spoin będą dużo mniejsze niż wymagane, dlatego warto takie spoiny dozbroić. Tudzież ściany narażone na duże parcie boczne, czy miejsca, w których zmienia się ilość kondygnacji, długie odcinki ścian, tudzież w miejscach występowania obciążeń skupionych. No i dochodzimy do setna tego, o czym dzisiaj chcemy szerzej porozmawiać jeszcze i to właściwie w praktyce Państwu pokazać, czyli sposoby na dozbrojenie miejsc o szczególnej koncentracji naprężeń. I jakie mamy sposoby? Dozbrojenie prętami zbrojeniowymi, to jest to pierwsze zdjęcie po prawej stronie, gdzie pręty, czyli bruzdujemy sobie odpowiednią szczelinę, wkładamy tam zaprawę cementową i w tą otulinę w zaprawę wpychamy czy wkładamy pręt zbrojeniowy. To jest jedna z metod dozbrajania stref podokiennych. Druga z metod to jest kolejne zdjęcie, zbrojenie murforowe, taka siateczka ocynkowana, która też wchodzi nam bezpośrednio w cienkowarstwową spoinę. Trzecie, zalecane przez nas stosowanie, czy nowe całkowicie zastosowanie do zbrojenia w tych miejscach koncentracji szczególnych naprężeń, to jest zbrojenie Murfor Compact, to jest to zdjęcie poniżej. To będziemy chcieli Państwu dzisiaj też pokazać. Tudzież zbrojenie siatką tynkarską, mieliśmy to w swoich zaleceniach wykonawczych wcześniej, tudzież zbrojenie łącznikami LP30. Z tych wszystkich sposobów na dzisiaj najłatwiejsze do zastosowania to jest właśnie zbrojenie Murfor Compact czy zbrojenie za pomocą łączników LP30. Jeżeli chodzi o sam Murfor Compact o grubości rolki czy paska 50 mm, podstawowe informacje są takie, że takie zbrojenie w takiej rolce ma 30 metrów bieżącej długości. Jest wykonane ze stali nierdzewnej o granicy plastyczności większej jak 1300 megapaskali. Jak możemy je stosować? Przy cienkich ścianach do 12 cm wystarczy jeden taki pasek w ścianie. Przy ścianach do 24 cm stosujemy dwa takie paski i przy ścianach grubszych 36,5 czy 48 cm mogą być dwa paski lub nawet trzy tego typu paski na całej szerokości ściany. Kompaktowe wymiary do budowy domu wystarcza zwykle jedna rolka. Bardzo łatwo jest to poręczne, tak naprawdę łatwe w zastosowaniu i bardzo wygodne, przy czym zapewnia nam pełne bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o tym dozbrajaniu stref podokiennych, jeżeli nie wszyscy jeszcze wiedzą co, jak to wygląda, czy jak to czytać, tu mamy taki schemat. Mamy otwór okienny i mamy cztery warstwy bloczków pod parapet. Chodzi o to, żeby takie zbrojenie umieścić w strefie podokiennej, czyli w przedostatniej pełnej warstwie bloczków pod oknem. I chodzi o to, żeby to zbrojenie wychodziło poza obrys okienny o pół metra w każdą stronę. Sposoby do zbrojenia, no to właśnie Murfor Compact, czy to kratowniczka Murfor, czy pręty zbrojeniowe, czy wypełnienie, czy też jeżeli chcemy dodatkowo jeszcze wzmocnić taki element podokienny, możemy wypełnić spoiny pionowe tutaj pogrubione na tym rysunku. Warunki stosowania
stosowane głównie tylko pod otworami okiennymi, stosowane w przedostatniej warstwie pod oknem, tak jak powiedziałem, czasami stosowane dodatkowo w warstwie jeszcze poniżej, czyli jakby w dwóch spoinach, czyli w tej przedostatniej i jeszcze wcześniejszej warstwie pod oknem. Możliwe stosowanie też metrowych docinków, to jest w przypadku samego Murfor Compact. No ale możemy mieć sytuację, gdy murujemy ścianę z dużych bloków, właśnie z bloków Itong Jumbo czy też Silka Tempo. Jeżeli wtedy nie ma możliwości wysunięcia zbrojenia w przedostatniej warstwie, no to właściwie powinniśmy pozostawić taki otwór do stropu czy do płyty fundamentowej i ten brakujący fragment muru domurować dopiero na późniejszym etapie. No i odpowiednio zdylatować go od istniejących już ścian. No i dochodzimy do sedna naszego dzisiejszego pokazu. To będziemy chcieli pokazać właśnie w sposób praktyczny, czyli jak wykonać te dozbrojenia narożnika, na przykład w ścianie w grubości 36,5 cm. Tutaj zalecamy stosowanie dwóch pasów dozbrajających każdą warstwę. To są pasy z siatki zbrojeniowej szerokości 5 cm minimum, mogą być szersze, i długości 1 metra. Stosowane jakby w każdej warstwie naprzemiennie. No i dodatkowo zawsze była zalecana przez nas spoina pionowa w miejscu, gdzie nie ma pióra i wpustów, ale tutaj też zalecamy wykonanie spoiny pionowej występującej najbliżej narożnika wypełnionego zaprawą Itong Silka. Znaczy, przepraszam, zalecamy też stosowanie spoiny pionowej w pionie, w bloczku najbliżej narożnika naszej ściany. Jedno rozwiązanie to są te dwa pasy z siatki zbrojącej, a drugim rozwiązaniem jest stosowanie w tych miejscach łączników LP30 i to właśnie Państwu będziemy chcieli pokazać. Jest to właściwie bardzo proste, nie powoduje nam zmiany grubości spoiny i bardzo łatwe w wykonaniu. Jeżeli mówimy tutaj o kolejnej naszej grubości ściany, czyli 48 cm, tu mamy trochę nowe rozwiązanie, w którym polecamy w narożu budynku, oprócz dozbrajania kolejnych warstw pasami z siatki zbrojącej lub łączników LP30, proponujemy wstawić tu połówkowy bloczek w narożu i wykonać kilka spoin pionowych dodatkowo, co powoduje nam, że tak powiem, stworzenie narożnika bardziej masywnego, bardziej sztywnego, bardziej odpornego na ewentualne zarysowania wynikające właśnie z pracy budynku, czy ewentualnie z jakichś tam dodatkowych naprężeń, czy ewentualnych błędów, które się podczas budowy mogły pojawić. No podobnie jest, jeżeli chodzi o bloki wielkowymiarowe typu Itong Jumbo 36,5. Tutaj również zalecamy dozbrajanie kolejnych spoin, w tym przypadku łącznikami LP30, dawanymi po dwie sztuki, zgodnie z rysunkiem, który Państwo widzą. No i wykonanie spoiny pionowej tam, gdzie nie ma pióra i wpustów, oraz spoiny pionowej najbliżej narożnika naszej ściany. No i tutaj doszliśmy do końca naszej prezentacji. Teraz przejdziemy do części praktycznej. Spróbuję Państwu też przekazać w ramach tej części praktycznej, pokazać jak najwięcej szczegółów związanych z wykonaniem tych rzeczy. Zobaczymy, mamy dzisiaj taką dodatkową funkcję przygotowaną, aby to Państwu pokazać. W międzyczasie oczywiście też pojawią się pytania związane z naszą prezentacją. Ja już do Państwa wychodzę, ale żebym pokazał wszystko tak, jak chciałem, przygotowuję sobie tu jeszcze sprzęt. Chwila, momencik, zobaczymy, czy wszystko się tutaj dobrze nam połączyło. Muszę tylko tu jeszcze to wykonać jeden raz, żeby wszystko było ok. Ale w międzyczasie Panowie przystąpią do działań. Tu mamy wykonane już pierwsze warstwy materiału. Momencik, czekam tylko jeszcze na obraz z mojego tutaj telefonu. Ok, powinno być już w porządku. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz.
podejdę teraz, czy obraz z mojego telefonu jest widoczny, tak? A więc jeżeli sobie podejdziemy do tych narożników, na obrazku było pokazane, w którym miejscu są wykonane spojny pionowe. Dominik, pokaż nam. Tu już mamy wykonaną spoinę pionową, w tym miejscu mamy wykonaną spoinę pionową. OK. Jeżeli przejdziemy sobie do ściany z bloczka 48, mamy tutaj wstawioną tą połówkę bloczka, o której mówiłem, i mamy wykonane spoiny pionowe, które pokazuje nam Przemek. I teraz będziemy kontynuować kolejne warstwy, wprowadzimy sobie dozbrojenie. A tu my mamy stanowisko, które jest przygotowane do pokazania tego zbrojenia w strefie podokiennej. Panowie, startujemy. Teraz przełączamy się z powrotem na kamerę główną. Oczywiście bloczki przed nałożeniem kleju zawsze szlifujemy, zmiatamy, to są standardowe rzeczy. Teraz przejdę trochę do strefy podokiennej samej. Oczywiście mówiłem, że wystarczy zbrojenie tylko w przedostatniej pełnej warstwie pod oknem, ale żeby Państwu pokazać wszystkie sposoby do zbrojenia, postanowiliśmy zazbroić każdą warstwę. W tym momencie wykonujemy jedną bruzdę, już sobie wykonaliśmy wcześniej, a teraz Grzegorz wykonuje kolejną bruzdę, którą wlejemy zaprawę cementową i następnie włożymy pręty zbrojeniowe. W międzyczasie Przemek i Grzegorz nakładają już klej na nasze bloczki. Proszę zwrócić uwagę na systemowe narzędzia, które zawsze polecamy. One zdecydowanie ułatwiają pracę. No i Przemek będzie już wkładał taśmy z siatki zbrojącej. Ja podejdę bliżej i pokażę, jak to wygląda. Wkładamy dwa pasy w jedną stronę i zaraz kolejne dwa pasy w drugim kierunku. To w żaden sposób nie będzie pogrubiało nam spoiny. Dominik też już wkłada pasy z siatki zbrojącej w naszą warstwę. Dominik działa na bloczku 36,5 cm, a Przemek na bloczku 48 cm. Tak wyglądają już włożone pasy z siatki zbrojącej, a tak będą wyglądały tutaj u Przemka. I cyklicznie co każdą warstwę tego typu pasy powinny być wykonane. W międzyczasie Grzegorz wlewa zaprawę cementową w wybruzdowane wcześniej miejsca po to, żeby włożyć pręty stalowe stanowiące dozbrojenie strefy podokiennej. Bo tutaj przypominam, prawidłowo włożone pręty w strefie podokiennej muszą być w otulinie z zaprawy cementowo-wapiennej bądź cementowej. Nie mogą te pręty mieć styczności z samym betonem komórkowym. W tej chwili Przemek wykonuje spoinę pionową w bloczku połówkowym w nadprożu. A tutaj na ścianie 36 Dominik wykonuje tradycyjną spoinę pionową w miejscu, gdzie nie ma pióra i pustu.
Proszę zwrócić uwagę teraz na to, co robi Dominik. Nakłada kolejną spoinę pionową. To jest ta nowa spoina pionowa, czy dodatkowa, o której mówiliśmy w prezentacji. Podobnie tą samą spoinę wykonuje teraz Przemek. Pokażemy ją przy kolejnym układzie bloczku, będzie lepiej widoczna. No i tu Dominik już kładzie kolejne bloczki. Przy kolejnych już ta spoina pionowa nie jest potrzebna, już murujemy w sposób tradycyjny. Spójrzmy na to, co Przemek teraz robi. Teraz wykonuje standardową spoinę pionową w miejscu, gdzie nie ma połączenia na pióro i chwust. Tam ta spoina zawsze musi być wykonana. Podkreślamy tę spoinę w tym miejscu, ponieważ to jest standardowy błąd na budowie, czy w pierwszych warstwach, czy czasem w kolejnych, że ta spoina jest gdzieś pomijana, czy czasami jest wykonana być może troszkę niestarannie. Tutaj naprawdę zalecamy, aby była prawidłowo wykonana. Ona jest kluczem do tego, żeby narożnik był prawidłowo wykonany. No i tutaj w międzyczasie Grzegorz wypełnił wcześniej przygotowane. A Grzegorz, ty już te pręty włożyłeś? Tak, są włożone. A, no to ja gdzieś minąłem moment zbliżenia na te pręty, ale myślę, że było to widoczne na głównej kamerze, ok? Dlatego jeżeli pręty są już włożone, to teraz nakładamy normalnie tradycyjną zaprawę klejową i będziemy wykonywać kolejną warstwę. Zwróćmy uwagę teraz na Dominika. On w pierwszej warstwie włożył dozbrojenie z tradycyjnej siatki, a teraz wkładamy zbrojenie tego samego typu, ale z Murfor Compact. To jest zdecydowanie jeszcze bardziej mocniejsze dozbrojenie narożnika w takim przypadku. Przemek z kolei dalej kontynuuje dozbrajanie kolejnych warstw, wtapiając siatkę zbrojącą, pasy z siatki zbrojącej. Mówiliśmy, że minimalna szerokość to jest 5 cm. Tutaj w przypadku muru 48 wykonaliśmy te pasy o szerokości 10 cm.
Podejdę do Przemka, jeszcze pokażemy, jak to wygląda bliżej na ścianie 48. Wtopione elementy. Już w zaprawę cienkowarstwową. Przemek, jakbyś po włożeniu tej siatki jeszcze raz pokazał, gdzie zostały wykonane spojny pionowe, żebyśmy to podkreślali cały czas. Czyli mamy tutaj, gdzie był bloczek połówkowy. W kolejnym, po dołożeniu kolejnego bloczka. I tradycyjna spoina pionowa w miejscu, gdzie nie było pióra i w pustu. Tu pokażę u Dominika. Dominik wykonuje spoinę pionową w miejscu, gdzie są pióra i w pusty. Ona tutaj jest trudniejsza troszeczkę do wykonania, ale da się zrobić i naprawdę poprawi nam, czy wzmocni nam narożnik, jeżeli będziemy stosowali tą spoinę pionową w tym miejscu. Przy okazji pokażę jeszcze u Przemka, tu jest ten bloczek połówkowy, żeby wszyscy wiedzieli, w którym miejscu i jak on jest wkładany. On ma za zadanie przesunięcie, odpowiednie głębsze przesunięcie czy mocniejsze przesunięcie spoiny pionowej, która przy normalnym wiązaniu w narożniku byłaby trochę, to przesunięcie spoiny pionowej miałoby tylko 12,5 cm. Tu zwiększamy to, a to powoduje nam zwiększenie wytrzymałości narożnika. Tu możemy zobaczyć inny sposób nakładania spoiny pionowej. Przemek stosuje po prostu innego rodzaju kielnie. A u Grzegorza zaraz pokażemy kolejny sposób do zbrajania strefy podokiennej i wtopimy w tą warstwę nasz systemowy murfor, który cały czas był w naszej ofercie. Jak widzicie Państwo, kielnie systemowe, jeszcze raz do nich wrócę, umożliwiają rozkład zaprawy na całej szerokości muru, ale przejdźmy tutaj do Grzegorza. Grzegorz trzyma teraz właśnie nasz murfor, przygotowany tutaj akurat jako odcinek dwumetrowy, tak samo były pręty poniżej, ponieważ otwór okienny, który przygotujemy tutaj akurat będzie miał 1 metr szerokości, a murfor ma wystawać poza obrys okienny po pół metra w każdą stronę. Tak to wygląda włożone w zaprawę cienkowarstwową. Bardzo wielu wykonawców stosuje to rozwiązanie już w tej chwili, dlatego też nie ma problemów z zarysowaniami w strefie podokiennej. Z kolei Dominik montuje teraz jako dozbrojenie łączniki LP30. To jest alternatywny sposób, o którym pokazywałem w prezentacji. Jeżeli nie są to paski z siatki wzmacniającej, są to łączniki LP30. W przypadku 36,5 muru po jednym łączniku w każdą stronę w połączeniu między bloczkami.
Zwróćmy uwagę tu na Grzegorza teraz, w tej chwili. On układa kolejną warstwę. Widzicie Państwo, że mimo tego, że był włożony mur w zaprawę cienkowarstwową, jak popatrzymy na spoiny, nie widzimy tutaj żadnego pogrubienia tych spoin. Albo jeżeli one i nawet minimalnie występuje, to jest naprawdę minimalne i dopuszczalne zgodnie z naszym systemem. Teraz z kolei zobaczmy u Zobaczmy, jak sytuacja wygląda u Przemka. Przemek też już zaczął stosować łączniki LP30 na kolejnej warstwie. Tutaj również dajemy po jednym łączniku. W miejscu między jednym bloczkiem a drugim, w miejscu spoiny. Przejdźmy teraz do Grzegorza. Grzegorz już będzie zaraz docinał kolejny sposób dozbrojenia ścian, ale jeszcze ostatnie ujęcie na stanowisko Przemka. I tutaj wkładamy znowu ten bloczek połówkowy. Grzegorz, zaczekaj chwileczkę. A, i tutaj też stosujemy spoinę pionową. Pokażemy to z tej perspektywy. Wszystko pasuje, jak należy. I przejdziemy teraz do stanowiska Grzegorza, który rozwija murfora w rolce. Jak widzicie Państwo, to jest bardzo proste i wygodne. Najpierw docinamy sobie odpowiednią długość, w tym przypadku dwa odcinki dwumetrowe będą nam potrzebne. Jeden mamy z rolki, jeden przygotowaliśmy już wcześniej. No ale zanim je włożymy, musimy oczywiście nałożyć zaprawę.
Mamy zaprawę nałożoną już u Grzegorza. Zaraz zobaczymy dozbrojenie tej strefy i to jest właściwie u Grzegorza po trzeciej warstwie, przychodzi czwarta oczywiście i to jest ta właściwa warstwa w normalnej strefie podokiennej, którą powinniśmy obowiązkowo dozbroić. Podejdźmy, zobaczcie Państwo, jak to łatwo można wykonać. I to jest właśnie przedostatnia pełna warstwa pod oknem, która obowiązkowo powinna być dozbrojona. A w międzyczasie Dominik już zakończył. Zakończymy na tym etapie, żeby utrwalić tutaj akurat narożnik z pokazaniem łączników LP30, w którym powinny być one miejsce. W międzyczasie zapomniałem o pytaniach. Teraz myślę, że jest czas, w którym możemy zadać w międzyczasie pierwsze pytanie. Poproszę o to eksperta Wojciecha, żeby przygotował dla Państwa coś na rozbudzenie aktywności. Momencik, bo Państwo bardzo intensywnie zadają pytania. Dobrze. Także nie nadążam odpisywać. Więc już moment. Dobrze, to w takim razie pierwsze pytanie zadam ja. Jaki współczynnik U posiadają bloczki Itong Energo Ultra Plus w grubości 36,5 i 48 cm? Czy Państwo zapamiętali to z początku naszej prezentacji? Jaki jest współczynnik U bloczków Itong Energo Ultra Plus? Jeżeli zadajecie Państwo dużo pytań, nasz ekspert nie nadąża odpisywać, to znaczy się, że jesteście Państwo z nami. To bardzo się cieszę. Tak, już mamy prawidłową odpowiedź. Pan Marek, oczywiście U015 dla ściany 48 cm, U020 dla ściany z bloczków 36,5 cm. Więc mamy przepisy spełnione przy mniejszej grubości bloczków. 0,15 to jest wariant, który kiedyś był takim nieformalnym wymaganiem nawet dla budynków pasywnych. Przemek, ja mam prośbę, bo tutaj Dominik skończył nam łącznikami LP30. Czy ty jesteś w stanie skończyć nam pasami z siatki zbrojącej? A, nie mamy przygotowanych? A, ma Dominik przygotowane. To może zróbmy tak, żeby można było potem to ładnie sobie na końcu podsumować. A w międzyczasie Grzegorz wykonał czwartą warstwę bloczków. Jak widzicie Państwo, tu też nie ma żadnego zgrubienia spoiny. Teraz w takiej ścianie wytyczymy sobie okno czy otwór okienny. W międzyczasie, jeżeli jest czas, to możemy zadać kolejne pytanie. Wojciechu, możesz... Tak, drugie pytanie. Czy zbrojenie sprzętów zbrojeniowych trzeba układać w zaprawie, czy można je ułożyć na luźno w wydrążonej bruździe w bloczkach? Pokazywaliśmy to na początku tej czasu praktycznego. Te bloczki tutaj na ścianie od Grzegorza postawimy już na sucho. Chodzi o to, żeby zmodelować tutaj otwór okienny, żeby Państwo widzieli, jak to powinno być w całości.
żeby to, jakby się to ładnie mówi, lepiej to zwizualizować. A więc tak, Dominik skończył, Przemek właściwie już też. Podejdziemy bliżej zaraz do nich, żeby podsumować sobie to, co udało się nam wykonać. Ale skupmy się teraz na tej ścianie od Grzegorza. Te filarki, nazwijmy to, wykonane z bloczków i tong, pokazały nam otwór okienny. Grzegorz, jakbym cię mógł prosić tutaj, albo inaczej. Przełączmy się na kamerę normalną w tej chwili. I teraz tak, mamy otwór okienny, który ma metr szerokości. Dawaliśmy zbrojenie od pierwszej warstwy, które wychodziło po pół metra poza ten obrys okienny, tak? To wszystko ma nam przeciwdziałać tego typu zarysowaniom po skosie, o których mówiliśmy w prezentacji. Grzegorz, możesz też to tam narysować. I teraz podsumowując, dla przypomnenia. Była odpowiedź na pytanie, bo teraz mogę je zdradzić, odpowiedź przy okazji. Już odpowiedź na pytanie drugie, bo tu mamy pewne opóźnienie. Tak, jest już prawidłowa odpowiedź. Oczywiście takie otulenie zbrojenia jest wymagane. Nie można prętów luźno ułożyć w strefie podokiennej, ponieważ wtedy jakby one nie mają przyczepności. Mhm. Takie luźno ułożone pręty de facto nic nie dają. Stąd bruzdujemy taką szczelinę w strefie podokiennej, po to, żeby było miejsce na otulenie za prawą. A tą szczelinę oczywiście bruzdujemy po to, żeby ta spoina nie była gruba, bo taka gruba spoina byłaby oczywiście mostkiem termicznym. Tak jest, a więc dlatego chciałem podsumować to nasze wykonanie. My dozbroiliśmy tutaj sobie każdą warstwę. Nie dlatego, że to jest potrzebne w każdej warstwie, tylko dlatego, żeby Państwu pokazać, jakie są rozwiązania. Więc dla przypomnienia, w pierwszej to były właśnie pręty zbrojeniowe włożone w zaprawę. W drugiej daliśmy naszego murfora. I w trzeciej daliśmy murfor kompakt w rolce. Tak naprawdę przy tego układu ścianie dozbrajamy tą strefę. Ta strefa przedostatnia, pod pełną warstwą bloczków, pod oknem, jest najważniejsza i ta obowiązkowo powinna być dozbrojona. Może być dozbrojona jednym z tych trzech sposobów, które pokazaliśmy. Natomiast murfor kompakt w rolce jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Mamy gdzieś całą rolkę? Rolka jest łatwa w transporcie, można ją wrzucić do torby. Łatwo zmieści się w każdym samochodzie, na każdym budowlanym busie, jakbym powiedział. Także to jest to rozwiązanie. Jak najbardziej prawidłowe i tu bardzo mi zależy na tym, żeby Państwo to zapamiętali. No i w prezentacji było też, że ewentualnie te wszystkie spoiny pionowe mogłyby być wykonane. Wtedy to dozbrojenie tej strefy podokiennej byłoby jeszcze lepsze i jeszcze mocniejsze. Oczywiście można to zrobić, natomiast my minimum, co zalecamy, to właśnie dozbrojenie tej strefy podokiennej w przedostatniej warstwie bloczków pod oknem. Kończąc ten temat, zobaczmy raz jeszcze narożniki. Ja przełączę się może nam kamerę, którą mam w ręku. A więc jeszcze raz podsumowanie. Dominik skończył na dozbrojeniu z łączników LP30. Proste rozwiązanie. Te łączniki mamy w swojej ofercie. Bardzo łatwo je ze sobą zabrać, są gotowe. A Przemek zakończył na wtopieniu, dla przypomnienia, pasów z siatki zbrojącej, które tak powinny być montowane w każdej warstwie od pierwszej aż do ostatniej. No i proszę Państwa, wyrobiliśmy się w czasie. Patrzę, że mamy nasze spotkanie, trwa gdzieś 55 minut, czyli czas na pytania i podsumowanie. Jeszcze pozostało jedno pytanie konkursowe. No widzicie Państwo, zapomniałem. Dobrze, że mamy eksperta. Pytanie numer 3. Proszę wymienić 3 miejsca w murze, które warto dozbroić. Tutaj pokazaliśmy nie wszystkie miejsca, natomiast wymienialiśmy je w prezentacji.
Przy okazji, jak mamy chwilę ciszy, powiem, że mówiłem na początku, jesteśmy w centrum szkoleniowym w Miliczu, w naszym takim showroomie. W tle jest wystawka z naszych materiałów, po prawej kolejna z dociepleniem multiporem. Tu zapraszamy, w normalnych czasach spotykamy się tu z Państwem, z wykonawcami, robimy szkolenia, prezentacje i pokazy. No powiem szczerze, dawno nas tu nie było, ale postanowiliśmy po dłuższej przerwie zaprezentować Państwu nasze webinarium i pokazać, jak prawidłowo wykonać właśnie narożniki i strefy podokienne w budownictwie z betonu komórkowego. Jeżeli można, Wojtek, to ja bym jeszcze chciał odpowiedzieć na kilka pytań, na które nie zdążyłem odpowiedzieć tutaj. Jasne, z czatu. Super. Bo Państwo wykazywaliście się bardzo dużą aktywnością, oczywiście jest nam miło. Nie zdążyłem odpowiedzieć na pytanie między innymi, jaki typ bloczka polecamy do budowy domu parterowego o szerokości 24 cm. My oczywiście polecamy ściany jednowarstwowe, uważam, że to jest optymalne rozwiązanie zarówno zimą, jak i latem, jeżeli chodzi o zużycie energii, komfort cieplny latem. Uważamy, że jest to jeszcze dodatkowo optymalny wariant kosztowy. Jeżeli chodzi o ściany 24 cm, mamy polecany bloczek Itong Forte. Oczywiście każde rozwiązanie powinien sprawdzić konstruktor. To jest Itong Forte, to jest sporo cieplejszy bloczek, więc na ściany zewnętrzne się dobrze nadaje. Sporo cieplejszy względem odmiany chociażby 600. Państwo cały czas piszecie, więc mi się przewija. Materiał, okej, okay, to widzimy. Pan Łukasz pyta, czy w każdej grubości ściany stosuje się odległość 1 metr. Tak, jest to uniwersalne zalecenie siatki długości 1 metr. Na webinarium układa się naprzemiennie, czyli ten metr w jednym przypadku jest od narożnika z zewnętrznej strony, w drugim przypadku jest od narożnika z wewnętrznej strony. W kolejnych warstwach jest odwrotnie. Dalej było pytanie, jeśli występuje stolarka okienna narożna, czy wtedy jest inny sposób wzmacniania tego narożnika? Jeżeli mamy narożną stolarkę okienną, to często tam jest słup. Jeżeli nie ma słupa, no to myślę, że byśmy zalecili w podobny sposób taki narożnik wzmocnić. Chociaż to tak na gorąco, wtedy nad takim otworem okiennym byłby który by przejęło te naprężenia, które się mogą tutaj pojawić, więc może nie byłoby takie kluczowe. Dalej pytanie o cenę bloczków 48 było. Chciałby pan wiedzieć, jaka jest wysokość zęba w kielni. A ząb ma 6 mm, tak? Tak, zgodnie z normą PNM 996-1-1 grubość spoiny powinna wynosić od 0,5 do 3 mm. Oczywiście zalecamy, żeby to było bliżej 0,5 niż 3 mm. No i zalecamy stosowanie systemowych narzędzi, bo to nie tylko jest właściwa grubość spoiny, ale też wymuszenie i prawidłowego kierunku nakładania zaprawy i też jakby ta systemowa kielnia wymusza właściwą konsystencję zaprawy. To nie jest jakiś istotny koszt, więc zdecydowanie takie rozwiązanie polecamy. Czy naroża dozbrajamy w każdej warstwie? Kolejne pytanie. Tak, w każdej warstwie zalecamy dozbrajać naroża. Dalej. Prędzej działaj. W międzyczasie pojawiła się odpowiedź na nasze trzecie pytanie konkursowe. Jeszcze nie doszedłem, bo tych pytań jest tak dużo. Moment. Tutaj też dostaliśmy informację, że jest mały problem techniczny. Tak, pojawiły się. Nie wiem teraz, kto był pierwszy, bo tu widzę, że na przykład jest odpowiedź pod oknami, narożniki nad oknami. My ten czat przeanalizujemy i wyłonimy zwycięzcę, tak? Nad oknami, to jest nad nadprożem, też są zalecenia, żeby te strefy dozbrajać. My zalecamy, żeby przynajmniej tam wypełniać spojny pionowe.
Z naszych doświadczeń tam bardzo rzadko się rysuje ściana. Jeżeli się rysuje, to najczęściej w ścianach działowych. I to trochę z innego powodu, natomiast takie zalecenia też oczywiście są. No, ale mamy laureata, tak? Tak, tak, tak. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, kto to jest, bo Państwo są bardzo aktywni na czacie. Natomiast Państwo też widzą te odpowiedzi w kolejności, więc wyłonimy zwycięzcę na pewno. Dobrze. Ja myślę, że tak, żeby nie przedłużać, podsumujemy sobie i jakby zakończymy tą opcję nadawania naszego webinarium, natomiast nasz ekspert będzie dostępny jeszcze przez parę minut, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Tak, na pytanie, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, za chwilę odpiszemy Państwu na czacie. Także ja jeszcze podsumowując, pokazałem Państwu już te narożniki, na jakim etapie żeśmy tutaj zostawili. Jeszcze nie podsumowałem tej ściany, tylko jeszcze raz Przemek spojrzał, gdzie były bloczki połówkowe. Patrząc od pierwszej warstwy, może od dołu, jakbyś pokazał, jeszcze był bloczek połówkowy wstawiony i spoina pionowa, tak? I następna spoina też była wykonana, tak? Tak, tak i tak. Także tych spoin mamy tu troszeczkę więcej, ale to dla obopólnego dobra. Bardzo się cieszę, że Państwo byli z nami w te piękne popołudnie w środę. Właściwie 1 grudnia zaczynamy przygotowania do świąt, do Mikołajek. Kończąc, życzę Państwu pogodnych świąt. Panowie, ja bardzo dziękuję. Dziękuję firmie Webinaria24, dziękuję naszemu ekspertowi. Z Państwem jeszcze zostajemy, żeby odpowiedzieć na pytania.